Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym vlogu z Tajlandii. Jestem dzisiaj w nowej prowincji, 13 już przeze mnie odwiedzonej. Nazywa się Ang Thong. Ang Thong znajduje się na północ od Bangkoku, także na północ od Ayutthaya. I jedzie się tutaj autobusem, to znaczy zwykłym busem, takim minivanem, około 2 godziny, nieco poniżej 2 godzin nawet. Bilet na taki przejazd kosztuje 100 batów, czyli 13 zł. No i Ang Thong jest dosyć małą prowincją, jedną chyba z najmniejszych w Tajlandii. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest drugą najmniejszą. No, tak czy siak, jest dosyć małym miastem. Nie ma tutaj nawet stacji kolejowej, nie mówiąc już o żadnym lotnisku, więc po prostu autobusem tutaj trzeba dojechać. Jest tutaj jedno albo dwa miejsca takie dosyć warte odwiedzenia. Zanim jednak tam się udamy, przejdę się taką uliczką główną, miejską, handlową, która na mapach jest po prostu oznaczona jako uliczka, gdzie dzieje się życie, jako taka centralna uliczka w mieście. Tutaj widać mamy trochę targów, mamy stragany po obu stronach, mamy także sklepy. Po prostu wygląda jak taka główna uliczka, która zawsze się znajduje w takim mieście, no, na prowincji, stolicy innej prowincji. Jest tutaj więc pełno miejsc, gdzie można się napić herbaty mrożonej, mrożonej kawy, kupić sobie rower, albo zreperować rower, albo skuter, albo motor, pójść do fryzjera, kupić jakieś warzywa czy owoce i ogólnie naprawić jakieś sprzęty. No, czyli właściwie wszystkie małe uliczki w Tajlandii tak właśnie wyglądają. Jest pełno więc takich biznesów różnych, którzy ludzie sobie tutaj prowadzą. Jakieś salony jeszcze piękności, a jakieś malowanie paznokci i tak dalej. Tak więc no, niczym to się zbytnio nie różni od innych takich uliczek. Więc chyba lepiej zawrócić i pójść poszukać czegoś takiego bardziej charakterystycznego, co mogłoby wyróżniać to miasto od innych. Liczba mieszkańców miasta Ang Thong wynosi około 15 tysięcy, natomiast w całej prowincji tych mieszkańców jest 280 tysięcy, także no, widać, że to jest dosyć małe skupisko ludności w Tajlandii. No tak więc nic tutaj za bardzo takiego unikalnego nie będzie poza jednym miejscem, ale zanim tam dojdziemy, jeszcze przejdźmy się trochę takimi małymi uliczkami. Tutaj możemy zobaczyć, jak tacy zwykli, przeciętni mieszkańcy Ang Thong sobie mieszkają. Po wejściu w taką małą uliczkę trafiam teraz do pierwszej świątyni, która się nazywa Wat Sang... Moment, nie pamiętam nawet, jak się nazywa. Wat Sang Krathai. I ona się mieści w tym budynku porośniętym drzewami, czy wtopionym w drzewa, czy w którym drzewa są wtopione w budynek świątyni. Bardzo ciekawa i dosyć stara. Tutaj nawet kilka samochodów stało wcześniej, teraz już pojechały gdzieś, więc nawet jacyś odwiedzający tutaj przychodzą. A żeby tutaj się dostać, trzeba pójść taką dziwną, małą uliczką, przy której znajduje się jakaś dziwna rezydencja, przypominająca stylem trochę jakieś budownictwo europejskie sprzed paruset lat. Ale chodźmy do świątyni, zobaczymy świątynię z bliższa, bo z dalsza wygląda interesująco. Jak przy wejściu do każdej świątyni buddyjskiej, tutaj też trzeba zdjąć buty,
Nawet mimo, że to jest pod gołym niebem, tutaj jest wyścielone podłoże taką wykładziną jakby, ale i tak tutaj po tej wykładzinie łazi tyle mrówek, tyle jakichś małych pajączków, że nie ma chyba możliwości, żeby tutaj kilka nie zadeptać. Teraz podjechałem trochę w inne miejsce, około 7 km od miasteczka Angtong. Znajduję się w miejscu, które się nazywa Wat Muang i jest to najważniejsze miejsce w tej prowincji i jest słynne na całą Tajlandię. Możecie się domyślać dlaczego. No nie, żartuję, nie możecie się domyślać, bo teraz jestem na jakimś opuszczonym targu, ale jestem dokładnie w miejscu, w którym jest bardzo słynna statua. Zanim jednak pod ten pomnik pójdziemy, musimy tutaj się przebić przez takie inne budynki, które się mieszczą w tym kompleksie świątynnym oraz no takie dziwne jakieś statuły tutaj też są przedstawiające jakieś sceny, jakieś walki z jakiejś wojny czy z czegoś, jakieś życia z historii, nie wiem w sumie czego, albo królestwa z Sajamu, czy po prostu z jakichś wierzeń religijnych. Przyjrzyjmy się więc kilku z tych scen, a potem pójdziemy dalej do kolejnych budynków, aż na koniec dojdziemy do tego najważniejszego. A dobrze, doczytałem trochę. Okazuje się, że różne są tutaj sceny przedstawione z wojny tajsko-birmańskiej, która się odbyła tutaj w XVIII wieku. Ale poza tą wojną mamy tutaj także inne sceny. Przykładowo po tej stronie tutaj znajdują się figury ilustrujące, jak według buddyzmu wygląda piekło. Gdzieś tam dalej po drugiej stronie jest też niebo. Zaraz tam też przejdziemy. Bardzo ciekawe jest przedstawione to piekło, trzeba powiedzieć, tylko jak się tak przyjrzymy na kolor skóry tych postaci, to dlaczego czarnoskórzy są tymi złymi? Tymi, którzy zadają cierpienie? Jak to tak można w ogóle przedstawić? Przecież to jest rasizm. Gdyby w Polsce coś takiego było, wyobrażacie sobie, jaka by była, nie wiem, zaraz burza, to by było usunięte po dniu. No nic, tutaj jakoś przeszło. Chociaż może nie powinienem na to zwracać uwagi, bo teraz to ja jestem rasistą, że w ogóle sobie coś takiego wyobraziłem. No nic, chodźmy dalej, chodźmy do nieba. W sumie to nie znalazłem nieba. Gdzieś tam niby było napisane, że są inscenizacje przedstawiające niebo, ale nie znalazłem. Nie wiem. Dziwne. A teraz jestem w miejscu, które jest taką halą, jakby budynkiem, w którym znajdziemy posąg. Srebrny posąg Buddy. Ten budynek jest dosyć charakterystyczny, bowiem wokół niego, jak popatrzymy, są kwiaty lotosu. Oczywiście nieprawdziwe, tylko mur zbudowany w formie kwiatów lotosu. Do środka też można wejść i zobaczyć, co tam dokładnie się znajduje.
Natomiast jeden z ciekawszych, a na pewno najbardziej rzucających się w oczy budynków, to jest ten oto srebrny budynek, który tak się mieni na wszystkie kolory. Jest zbudowany z takich małych srebrnych fragmencików, w sumie nie wiem czego. To wygląda trochę jak lustro, a trochę po prostu jako srebrny kolor płytek. W środku jest najciekawsze to, że też na ścianach i na suficie są lustra. Poza tym jest dużo takich elementów złotych, srebrnych, błyszczących się, więc to wszystko wygląda jak, nie wiem, jak jakiś Louvre. Louvre mi to przypomina, salę luster na Louvre. Więc ciekawe, ciekawe miejsce, jest tam sporo różnych posągów z buddyzmu. No i tyle, ludzi tam jest też sporo. To jest chyba takie najbardziej zatłoczone miejsce tutaj na terenie kompleksu tej świątyni. Chodźmy teraz już do jednego z ostatnich, a może nawet i ostatniego miejsca tutaj, najważniejszego i najbardziej popularnego. To jest główne miejsce, najsłynniejsze. Jest to wielka statua siedzącego Buddy, która powstała tutaj w 2008 roku. Wtedy podobno została budowa jej ukończona. Mówi się, tak wyczytam w internecie, że jest to największa statua siedzącego Buddy na świecie. Ma bowiem 84 metry wysokości, natomiast jeśli by policzyć jeszcze podest, to jest to 92 metry. Inne strony jeszcze mówią, że jest to największa w ogóle statua Buddy na świecie, chociaż w to akurat chyba wątpię, bo wydaje mi się, że w Indiach jest jakaś ogromna statua, jeszcze dużo, dużo większa od tej, więc chyba jestem skłonny uwierzyć, że jest to największa siedząca statua Buddy. Tutaj po tych schodkach można jeszcze wejść na górę i przypatrzyć się jej tam jakoś z bliższa, pochodzić trochę jeszcze wokół niej można. Są tutaj ładne dekoracje z drzewek, jakieś krzewy, jakieś kwiatki, więc wszystko jest naprawdę ładne. A jak się trochę tak z dalszej perspektywy spojrzy na to miejsce i na tę świątynię, to ona jest dosyć daleko od miasta, więc jest tak trochę pośrodku niczego, pomiędzy czy wśród jakichś pól różowych, więc tutaj jest taki krajobraz wokół niej wiejski, a więc trzeba troszkę się jednak wysilić, żeby tutaj przyjechać. Dlatego myślę, też jest wstęp darmowy. Znaczy dla Tajów jest zawsze wstęp darmowy do świątyń, natomiast niektóre świątynie pobierają opłatę wstępu dla obcokrajowców. Zazwyczaj to jest tam 100, 150, 200 batów. Tutaj natomiast nie ma tej opłaty, więc chyba jest to miejsce o tyle mało popularne, że no nie opłacało się po prostu postawić tam jakiegoś człowieka, który by pobierał tę opłatę. Co do historii tego miejsca, to jakaś świątynia tutaj była, taka pierwsza, podobno jeszcze w XVII wieku, wtedy tutaj powstała po raz pierwszy. Natomiast w 1767, gdy podczas wojny siamsko-birmańskiej Ayutthaya, stolica ówczesna Siamu, upadła. Wtedy Birmijczycy tutaj niszczyli wszystko i wiele świątyń padło ich łupem, zostało zrabowanych, zniszczonych kompletnie. No i tej świątyni taki los nie ominął niestety, również została zniszczona kompletnie. Później, już po zakończeniu wojny, tędy przechodził się jakiś mnich i zauważył, że to by było dobre miejsce na praktykowanie buddyzmu dalej, więc postanowił tę świątynię odbudować i trochę to wszystko zostało podreperowane. Natomiast tak naprawdę te budynki, które teraz tutaj stoją, powstały już pod koniec XX wieku. Gdzieś tam od około 1984 roku rozbudowano to miejsce i postawiono te dodatkowe budynki. Więc dopiero od około 30-40 lat tutaj tak naprawdę kręcą się ludzie i odwiedzają to miejsce. Ta statua, jak mówiłem, powstała też w 2008 roku, więc jeszcze później. No więc w drugiej dekadzie XXI wieku stało się to takie miejsce słynne na całą Tajlandię. Jeśli dotknie się palca Buddy tutaj w tym miejscu, to podobno będzie się miało szczęście, więc może zapewnimy sobie trochę szczęścia na przyszłość.
by kolejne lata były lepsze. No i w tym miejscu chyba zakończę już vloga z Ang Thong. Była to więc 13 prowincja w Tajlandii, którą odwiedziłem. Tyle tutaj mogłem zobaczyć w jeden dzień, no właściwie 5 godzin, bo tyle czasu mniej więcej tutaj miałem do spędzenia. Pora wracać do Bangkoku. Oczywiście, jeśli miałoby się skuter czy jakikolwiek środek transportu tutaj, no to trochę jeszcze miejsc więcej by się udało odwiedzić trochę poza tym głównym miastem, stolicą tej prowincji. Niestety, tak jak mówiłem wcześniej, czuję się trochę tutaj tak komunikacyjnie wykluczony, nie mając tego środka transportu i musząc polegać tylko na komunikacji publicznej. Więc no tak to jest niestety. Trochę jak w Ameryce bez samochodu. Ciężko tutaj cokolwiek załatwić, jeśli nie ma się swojego skutera, bo no przykładowo teraz stąd wracając muszę zamawiać taksówkę i gdziekolwiek by się nie chciało pojechać, trzeba zamawiać taksówki. Więc przy jakichś dystansach przekraczających 20-30 km to się robią już całkiem spore koszty. Tak to już niestety jest i trzeba sobie jakoś jednak radzić. Tak więc dzięki za oglądanie i zobaczymy się kolejnym razem również w Tajlandii z innej prowincji. Cześć!